Cześć, z tej strony Kuba. Witam serdecznie na kanale ProRowery.pl. Ogólnie w świecie MTB, tym małoskokowym do 100 mm, istnieją dwie grupy osób. Pierwsza to są osoby, które rekreacyjnie uprawiają jazdę na rowerze MTB, a drugą grupą są te osoby, które upalają cross country tak zwane, czyli likra i te sprawy. I rynek rowerowy bardzo dobrze rozpoznaje te dwie grupy, ponieważ no, dla pierwszych istnieje taki segment rynku, który się nazywa entry level MTB, no a drugie oczywiście to rowery takie ultra wypasione cross country. I tak w rowerach entry level znajdziemy oczywiście troszkę tańsze podzespoły, oczywiście one warunkowane są jak najniższą ceną, tak żeby były właśnie uniwersalnie także dostępne dla wielu osób. Tak też rowery do cross country no stawiają oczywiście na jakość i tak dalej, tam znajdziemy carbon, jeżeli mamy na przykład Shimano to XTR-y znajdziemy, nie wiadomo tam co, no ale często te rowery także zabolą nas bardziej, o wiele bardziej po portfelu. Czy istnieją rowery dla osób, które no, znajdują się gdzieś tam pomiędzy tymi dwiema grupami? Osoby, które szukają roweru, na którym będą mogły polegać, ale nie wiadomo za ile monet, oczywiście unikając niektórych rozwiązań technicznych, które znajdziemy w rowerach MTB Entry Level. Tak się składa, że tak i właśnie dzisiaj o jednym z takich rowerów porozmawiamy. Zapraszam serdecznie do obejrzenia materiału. Dzisiejszym moim gościem tutaj na kanale jest rower Romet Mustang M6. Wiem, że były prośby dotyczące właśnie tych wyższych Mustangów na naszym kanale, dlatego też no właśnie on się tutaj dzisiaj pojawia. Tak jak na samym początku powiedzieliśmy sobie, ten rower jest bardzo dobrym przedstawicielem tej właśnie grupy pomiędzy rowerami entry level, a bardzo hardkorowymi rowerami do cross country. Co nam to umożliwia, to tak naprawdę geometria i osprzęt, który tutaj znajdziemy. Jeżeli chodzi o geometrię, to mamy tutaj przede wszystkim ramę nie aż tak bardzo agresywną jak rowery cross country. Już w ogóle mostek, bo często w tych maszynach cross country jest on jak najniżej w ogóle z wzniosem minusowym, odjemnym, nie wiem jak to się mówi, ale w każdym razie w dół skierowanym. Tak też cała geometria, na przykład kąt główki czy cały wheelbase właśnie będzie się pasował między rowerami takimi hardkorowymi do cross country, a typowymi rowerami MTB entry level. Jeżeli chodzi o komponenty, to też zobaczymy, że możemy je uplasować w ogóle na rynku komponentów rowerowych, bardzo, ale to bardzo na środku. I zaczniemy sobie od amortyzatora. Jak widzimy, mamy tutaj amortyzator firmy SR Suntour. Jest to model XCM DS, oczywiście 100 mm skoku. No i jest to taki środkowy przedstawiciel w ogóle amortyzatorów firmy SR Suntour właśnie do MTB. Jeżeli chodzi o sposób działania amortyzatora, no to mamy tutaj sprężynę, więc nie uświadczymy tutaj powietrza jeszcze niestety, ale wypośrodkowuje nam to właśnie, jeżeli chodzi o te rowery, przede wszystkim możliwość zablokowania amortyzatora z pozycji kierownicy. Mamy manetkę na kierownicy, dzięki której możemy zablokować, usztywnić nasz amortyzator. No i widzimy tutaj to wypośrodkowanie. Mamy amortyzator sprężynowy. Amortyzatory sprężynowe to bardzo często właśnie domena tych rowerów entry level, ale także mamy zapożyczenie z cross country właśnie tej blokady na kierownicy. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o napęd, znowu środek producenta tak naprawdę firmy Shimano, bo mamy Deore. Wyżej będziemy mieli tak naprawdę już tak naprawdę XTR-a, niżej będzie Acera i tak dalej, i tak dalej. Czyli środek taki specyfikacyjny, jeżeli chodzi o Shimano. No, środek bardzo w ogóle przyzwoity i fajny. Jeżeli ktoś miał do czynienia z Deore, no to wie, że to jest bardzo porządna grupa. Mamy tutaj rozwiązanie 1:11. A więc znowu, nie mamy dwóch blatów na przykład z przodu, czy trzech blatów jeszcze z przodu. To już w ogóle by nam wskazywało na grupę entry level bardzo mocno, ale nie mamy też 1:12 takim porządnym XC. Warto też dodać, że przyrzutka właśnie Deore jest systemem Shadow Plus, czyli z tak zwanym sprzęgłem. Możemy sobie tutaj zablokować, tylko tutaj o wajchą możemy sobie pociągnąć i ona blokuje nam ta wajcha, pionowy ruch całej przyrzutki. Dodam też, że oczywiście no Deore grupa to już bardzo solidna grupa i mamy tutaj support w systemie Shimano HoloTech 2. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o hamulce, no to mamy stare, niezawodne, spotykane w tych oczywiście konstrukcjach Shimano MT200. Oczywiście są to hamulce tarczowe i hydrauliczne na mineral oilu. I znowu,
bardzo wypośrodkowana grupa. W rowerach MTB entry level znaleźlibyśmy czasami hamulce mechaniczne albo w ogóle jakieś tańsze zamienniki hamulców hydraulicznych, też pracujących na mineral oilu albo na płynie DOT. Tak też, no tutaj mamy bardzo fajne hamulce, bardzo przyjemnie działające, zupełnie wystarczające do tego typu jazdy, ale nie mamy tutaj no, hamulców, które znaleźlibyśmy już właśnie w grupach rowerów cross country, bo to nie są 400, a nawet XT czy XTR. Koła, przejdźmy do tego, co trzyma nas na ziemi. Mamy oczywiście 29 cali, jest to oczywiście aktualny standard w tego już typu rowerach. Obręcze mamy marki Ride, jest to holenderska firma właśnie robiąca komponenty do MTB i do graveli przede wszystkim. No i to na tych obręczach znajdziemy koła oczywiście firmy Michelin. Mamy tutaj model Country Racer w rozmiarze o szerokości 2,1 cala. Jak to wszystko jeździ, oczywiście za chwileczkę sobie porozmawiamy. Jeszcze dodając oczywiście do także hamulców, też dodam, że mamy bardzo ciekawy montaż, sposób zamontowania tarcz hamulcowych. One są zmontowane w systemie tak zwanym center lock, czyli zamiast śrub, które przykręcamy bezpośrednio do piasty, trochę nam to zwiększa wagę, bo piasta musi mieć te dodatkowe elementy montażowe, tak też właśnie te tarcze są montowane takim środkowym pierścieniem bezpośrednio do piasty. Bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie, właśnie raczej znajdowane właśnie w rowerach cross country. No a piasty mamy tak naprawdę w systemie QR, czyli nie mamy sztywnych osi, co będzie dla wielu osób minusem, dla wielu osób też może być plusem, z racji tego, że no, montaż, demontaż opony i koła jest zdecydowanie prostszy, bardziej ułatwiony, no ale też opłacamy to oczywiście mniejszą sztywnością. A więc w piaście mamy rozwiązania, no właśnie ze świata cross country, ale znowu także elementy, które no, sugerują nam o tym, że rower może podpasować pod entry level MTB. Pozostałe komponenty, kierownica, mostek, szczyca podsiedłowa pochodzą bezpośrednio od producenta roweru, czyli od Rometa. Siodełko mamy firmy Selle Italia, model X-Base. Ok, przejdźmy teraz do kolejnego segmentu, troszkę zmienimy formułę, o cenie powiemy sobie na końcu, a najpierw zobaczmy, jak to funkcjonuje, jak to wszystko jeździ. A więc omówimy sobie w tym segmencie właściwości jezdy tego właśnie roweru. Jeżeli chodzi o zjazdy i podjazdy, no to mamy takie, nazwijmy to wypośrodkowanie, bardziej rower ma charakter podjazdowy zdecydowanie niż zjazdowy. Bardzo się na nim przyjemnie podjeżdża, wszystkie no, elementy, które no, na przykład mam za sobą chociażby, tutaj za mną jest taki troszkę bardziej stromy podjazd oczywiście. No i ogólnie rzecz biorąc nie ma problemów, jedynie co czuć na rowerze to odrobinę jego waga, no bo rower aluminiowy na sprężynie oczywiście będzie trochę ważył, tam w okolicach 13 kg rower waży, a więc to jest jedyna rzecz, która nas ciągnie w dół, ale jeżeli chodzi o pozycję, jest bardzo komfortowo, jeżeli chodzi właśnie o jazdę pod górę. W wypadku zjazdów, no mamy do czynienia z rowerem, który ma 100 mm skoku i tego typu geometrię, kąt główki i tak dalej. Czuć to bardzo mocno, że rower właśnie skręca w stronę rowerów cross country, które na zjazdach troszkę radzą sobie oczywiście gorzej. Jak mamy siodełko szczególnie wysoko, nie obniżymy, no to na czymś bardziej stromym, bez odpowiedniego skilla, prawidłowego pozycjonowania się na rowerze, no można fajnie przez kierownicę przelecieć, no ale taka jest charakterystyka tych rowerów tutaj, jeżeli o to chodzi. Te rowery odrobinę gorzej zjeżdżają niż podjeżdżają oczywiście. No notabene na takim kompasie, nazwijmy to, naszym rowerowym, albo na kontinuum rowerów, no rowery zjazdowe, które będą stały zupełnie z drugiej strony właśnie wszystkich grup rowerowych, no będą po prostu najzwyczajniej robiły na odwrót. Bardzo dobrze zjeżdżały, ale podjeżdżanie na nich będzie tragedią, a więc to jest naturalne dla tego typu rowerów. Jeżeli chodzi o komfort w trakcie jazdy, no tył, no to tutaj jedynie co nam podpomoże to troszkę ewentualnie opony troszkę spuścić, że tak powiem, ale jeżeli chodzi o przód, o amortyzację przodu, prawda, no to czuć, że to jest amortyzator oczywiście sprężynowy, tak, w trakcie najeżdżania na wszelkie maści przeszkody, no może nam ono oczywiście odrobinę odbić. Tutaj oczywiście pomogła regulacja wstępnego naprężenia sprężyny, bo
im bardziej ona jest już nabita, tym bardziej odda, prawda? Jak troszkę odpuścimy, odkręcimy te pokrętło, no to amortyzator pracuje w troszkę mniejszym zakresie, troszkę mniej oddaje, no ale mimo wszystko na wszelkiej maści przeszkodach może być to, jeżeli źle to ustawimy, albo ważymy trochę więcej, tak jak ja, bo to też jest ważne, osoby, które ważą zdecydowanie mniej, nie będą miały tutaj takich odczuć, no to ogólnie rzecz biorąc, no tak to wygląda, że czuć, że to jest sprężyna. Jeszcze w tym amortyzatorze to fakt, że mamy możliwość blokady. Jeżeli czujemy, że amortyzator właśnie za mocno pracuje, możemy go zablokować. Jeżeli czujemy, że pochłania naszą energię w trakcie pedałowania albo w trakcie zjazdów i chcemy być bardziej efektywni, możemy go zablokować. Tak? To jest rozwiązanie, które pojawia się właśnie także w rowerach już wyścigowych, bardzo zaawansowanych do cross country. Więc no, tu jest to na bardzo, bardzo duży plus. I ten amortyzator spełnia swoje zadanie właśnie w tego typu jeździe, o której rozmawiamy, czyli nie w hardkorowym ściganiu się na nie wiadomo gdzie, zawodach i tak dalej. Do tego potrzebujemy troszkę droższych maszyn, ale właśnie takiej sportowej, nie rekreacyjnej właśnie, bo jeżdżę po lesie, tylko sportowej, nastawionej na osiągi, na poprawianie wyników, może mamy jakąś trasę, koma na strawie i tak dalej. Chcemy pobić, chcemy być coraz lepsi i tak dalej. Śledzimy swoje takie elementy właśnie, jeżeli chodzi o naszą kondycję, o naszą wydolność i tak dalej. Ten rower właśnie będzie pod tym kątem idealny i amortyzator będzie tutaj po prostu spełniał swoje zadanie. W przyszłej opcji upgrade'u powietrze jak najbardziej ten rower tylko oczywiście w takiej sytuacji zyska. Jeżeli chodzi o osiągi i to co mamy, jeżeli chodzi o napęd, mamy tutaj właśnie tą grupę Deore 1x11. I teraz wiele osób mi powie właśnie siedzących w tych rowerach bardzo mocno cross country, że to jest za mało, 12 to jest teraz standard i ma być i koniec. I tak, na bardzo stromych podjazdach, na ciężkich pionach rzeczywiście może blokować tej 12, w sensie tego rozstawienia 12, tam po prostu parę zębów w lewo i w prawo jest po prostu więcej albo mniej. I rzeczywiście na tej patelni jak wrzucimy na lekko bardzo, no to rzeczywiście jest odrobinę łatwiej. Tak? Na to też ma wpływ, ile mamy zębów z przodu, ile mamy w sumie, jakim rozstawie mamy kasetę i tak dalej. W każdym razie 11 właśnie znowu do jazdy sportowej nam w zupełności wystarczy. Nie mamy tu rozwiązań z rowerów entry level, nie mamy z przodu przerzutki dwóch albo trzech blatów, nie mamy z tyłu dziesiątki czy dziewiątki nawet, bo i takie konfiguracje też widziałem. A więc mamy rower, który zakresowo będzie właśnie idealny właśnie do tego typu jazdy. Za dużo obsługi, za dużo tak jakby kombinowania, jeżeli chodzi o jazdę na rowerach entry level, czyli z trzema zębatkami z przodu, no tutaj mamy rozwiązanie właśnie idealne dla osób uprawiających po prostu na rowerze sport i szukających roweru jako środka do poprawienia kondycji. Bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o heble, tutaj te rozwiązanie, które znajdujemy, jest praktycznie na sam raz. Większa siła hamowania, gdybyśmy tu zamontowali na przykład hamulce czterotłoczkowe, to byłoby już za dużo zdecydowanie. Na przykład Shimano MT500, na przykład jakbyśmy zamontowali Deore właśnie z czteroma tłoczkami, czy XT z czterema tłoczkami, tej siły hamowania byłoby za dużo. Droższe hamulce, czyli na przykład chociażby już hamulce z XT czy XTR-y, będą miały po prostu troszkę inną tutaj modulację całej klamki, będą miały też one zbudowane, miały inną klamkę i tak dalej. Te hamulce w zupełności wystarczy, jeżeli chodzi o siłę hamowania właśnie do tego typu jazdy, także nawet na zawodach bym powiedział, więc tutaj okej, nie ma najmniejszego problemu pod tym kątem. Klamkę, i to jest ciekawa sprawa, bo znowu pokazuje nam, gdzie ten rower leży w tej hierarchii rowerowej. Klamka, ja no przyzwyczajony jestem na jeden palec i ja spokojnie łapię tę klamkę jednym palcem oczywiście, ale jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, czego polecam kompletnie się oduczyć oczywiście, ale jeżeli no, rekreacyjnie wcześniej uczyliśmy się jeździć na rowerze, no i na 3, na 2 palce hamujemy, to nie będziemy mieli aż takiego problemu właśnie z przesiadką na taki tego typu rower, który no już chcemy właśnie zacząć jakąś nasze sportowanie się większe, aniżeli tylko jazdę po lesie rekreacyjną i tak dalej. Więc tutaj także łatwo się bardzo nauczyć, oduczyć tego ruchu i nauczyć się właśnie jeździć na jeden palec, czego oczywiście serdecznie nauczyć się polecam. No i na końcu opony.
trakcja tych opon. No widzimy, że nasze Michelyny tutaj mają bardzo luźny klocek, nie mocno wystający, bardziej taki rombowaty, prostokątny, a więc to są też klocki, które się aż tak mocno nie zapierają, jeżeli chodzi o trakcję, więc raczej przeznaczone są na luźniejszy troszkę piasek bardziej. Jeżeli chodzi o zakopanie się gdzieś, to tutaj mimo tego, że troszkę teraz podsuszyło nam słoneczko i mimo tego, że nie jest może jeszcze super ciepło, ale już się zdarzył luźny piasek, no jak widać tutaj nie było problemów, nic nie zostało, ale jeżeli chodzi o bardziej mokry teren, to te opony mogą mieć problem. Tutaj brakuje troszkę do góry tego klocka, żeby się zaparł na przykład w bardzo gęstym błocie albo na mokrym. Oczywiście wodę odprowadzają w porządku w jakichś mniejszych kałużach, no ale mówię, na większym błocie, dużym błocie raczej bym uważał. Boczne klocki, szczególnie w hamulcach, właśnie ustawione pionowo do podłoża bezpośrednio, bardzo fajnie trzymają nas właśnie także w zakrętach, a więc opony raczej przeznaczone na taki suchy, półsuchy teren, na lekko mokry, o tak bym tak powiedział. Mieszanka jest taka twardo-miękka, nie są to największe klocki, które miałem w życiu, ale też nie jest to jakiś chamski plastik, a więc zużycie też nie będzie jakieś bardzo szybkie. No i przyczepność, im bardziej miękko, tym bardziej przyczepnie, im mniej miękko, tym mniej przyczepnie. No tutaj będziemy mieli tak właśnie po środku, mieli to wszystko. Tak jak powiedziałem na zakończenie, powiemy sobie o cenie. Rower kupimy za 4300 zł bez złotówki w naszej sieci sklepów prorowery.pl. Czy to dużo, czy to mało? Mamy bardzo porządny napęd, mamy też hamulce hydrauliczne, tutaj jeżeli coś moglibyśmy się przyczepić, to tak naprawdę do amortyzacji odrobinkę, tutaj no kiedyś jeszcze można byłoby znaleźć w tej cenie powietrze, no po tym co się dzieje aktualnie w Polsce i w ogóle na świecie, to myślę, że już jest praktycznie niemożliwe, a nawet jeżeli jeszcze jest to kosztem pozostałych komponentów roweru, także, więc no tutaj znowu też mamy wypośrodkowany rower, nawet pod kątem ceny między grupami entry level, a tymi zawodniczymi rowerami do cross country. Przyjmując, że no, takie rowery będą nam kosztowały 8, 9, 10 tysięcy, jeszcze więcej, bo oczywiście górnej półki tutaj nie znajdziemy. No a rowery entry level to 2-3 tysiące około złotych, a więc nawet i pod kątem ceny ten rower jest bardzo, ale to bardzo wypośrodkowany. Ok, podsumujmy sobie to wszystko. Tak jak już mówiliśmy, i wiem, że się już trochę wkręcę w kółko wokół tego tematu, ale jeszcze raz, wypośrodkowany rower, jeżeli chodzi o osiągi, jeżeli chodzi o możliwości, o osprzęt, jaki tu znajdziemy, pod każdym względem rower nam sugeruje, że jest bardzo, ale to bardzo właśnie wypośrodkowaną opcją między entry level a cross country. Jaka tu konkluzja tego roweru będzie? No, będzie bardzo ciekawa, ponieważ jest to koniec końców rower w takim razie nie tylko do sportu, nie tylko dla osób uprawiających sport i szukających troszkę czegoś więcej od roweru. Może jesteś osobą, która ma już rower taki entry level za 2-3 tysiące złotych, chce troszkę podskoczyć, jeżeli chodzi o standardy, o jakość, jeżeli chodzi o napęd i o inne elementy. Ten rower będzie czymś tak naprawdę idealnym, ale też ten rower, i to jest taka największa konkluzja tutaj tego roweru i całego tego odcinka, ten rower będzie idealną maszyną do rozpoczęcia przygody z wszelkiej maści właśnie dyscyplinami sportowymi na rowerze. Bo co dalej? Jeździmy, uprawiamy sport i tak dalej, ale jaki tego jest wszystkiego cel? Lepsze samopoczucie, troszkę głowa odpoczywa po pracy, ok, to wszystko ma oczywiście sens, ale też w pewnym momencie, kiedy widzimy, że ta jazda nam progresuje coraz bardziej, zaczynamy myśleć, każdy zaczyna myśleć o zawodach, prędzej czy później. I ten rower może się okazać właśnie idealnym strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o taki też rower, który nie tylko będzie nam służył sportowo, ale będzie taką furtką, dobrym wejściem właśnie w rowery typowo zawodnicze. Te rowery powstały właśnie, cała seria Mustang, tutaj budżet i tego, czego oczekujemy po rowerze,
będą tutaj dla nas oczywiście wyznacznikiem, ale te rowery właśnie powstały jako takie intro rowery do wszelkiej maści troszkę mniej hardkorowych może formuł zawodów, na przykład do maratonów cross country, które są czymś kompletnie innym niż cross country i po prostu najzwyczajniej w świecie na takim rowerze można to robić. Na tychże właśnie rowerach i na rowerach także oczywiście wyższych, jeżeli chodzi o producenta Rometa, mamy dwie drużyny sportowe, które poruszają się właśnie na tych rowerach. No, Romet Factory Racing Team to już kiedyś wspominałem, ale także nasza sieć sklepów ma swoją drużynę od niedawna Pro Rowery Racing Team. I właśnie wiele osób, które porusza się właśnie na zawodach wszelkiej maści, wsiada właśnie na rowery, szczególnie te osoby, które zaczynają jeździć w tym teamie, wsiadają właśnie na rowery Mustang, właśnie te wyższe M6, M7, M8. Najczęściej są wybierane. A więc myślę, że to niech to zakończy dzisiejszy film właśnie tym podsumowaniem, że rower sportowy, ale także dobry właśnie do rozpoczęcia wszelkiej maści zawodów, troszkę bardziej może podstawowych formuł w cross country. Tą informacją kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co o tym rowerze myślicie, ale i nie tylko o tej nowej formule. Także z chęcią poznam Wasze opinie, jak troszkę pozmieniliśmy układ treści i no w ogóle podchodzimy troszkę inaczej do rowerów. Jakbyście mieli także pytania albo jakieś sugestie, też jestem otwarty oczywiście na nie. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Mówił do Was Kuba. Trzymajcie się ciepło. Cześć.